dzień rozpoczynamy od ćwiczeń mięśni głębokich, które no, są odpowiedzialne za posturę. To jest pierwszy etap, możemy go traktować jako rozruch poranny. Następnie przechodzimy do części głównej, to już jest trening specjalistyczny na wodzie. Musimy podtrzymywać też tonus mięśniowy, także nie tylko traktujemy to, że mamy trening jazdy ciągłej, ale dzisiaj akurat mieliśmy trening specjalistyczny. Wszystkie trzy przejazdy w rozrzucie jednej sekundy niecałe. Polegał na przewiosowaniu trzech odcinków 1500 metrów z narastającym tempem. Zaczęliśmy od tempa 32, pierwsze 500 metrów, następne 500 metrów tempem 34 i ostatnie 500 metrów tempem 36. Jak jest odcinek, to jedziemy fulla. Na zawodach rangi mistrzowskiej potrafimy rozpędzić łódkę do 21 km na godzinę. Potrafimy spalić od 1500 do 2500 kalorii na treningu. Czasami, żeby nie przedłużać treningu specjalistycznego na wodzie, skracamy ten element, a dodajemy drugi, następny element, trening ukierunkowany, który realizujemy go na ergometrze. Oprócz tych elementów właśnie, które chcemy osiągnąć na ergometrze, trening siły jest bardzo ważny. Mamy 8 swoich dobranych ćwiczeń, które można powiedzieć powtarzamy przez okrągły rok. Nie zmieniamy, bo na te same partie mięśniowe działamy, które potem będą nam potrzebne podczas wiosłowania. Część wyblokowania pleców i nóżki do góry. Przyjmujemy około 8 do 10 litrów wody dziennie. Jeśli chodzi o spożyte kalorie i tak naprawdę te, które musimy uzupełnić po treningach, które mamy w ciągu dnia, jest to liczba około 4 do 6,5 tysiąca kilokalorii. Zawodnicy, żeby dobrze wykonać swoją pracę, muszą mieć odpowiednie gabaryty. Potrzeba wielu wyrzeczeń, wielu przygotowań i przede wszystkim zdrowego serca i zdrowej głowy.